Ja no nie! Siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kłesek. W dzisiejszym filmie będziemy odtwarzać piłkarskie TikToki. Zobaczycie zresztą jeszcze jakie to będą, ale jeśli chcecie więcej tego typu materiałów, to zostawiajcie łapy w górę. 3000 i lecimy z kolejnym takim odcinkiem. I subskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Kliknijcie taki sam przycisk subskrybuj, tam na dole. Lecimy po 330 tysięcy subskrypcji. Jeśli ta liczba wybije, to zrobię dla was specjalny konkurs, dlatego subskrybujcie mój kanał. I teraz przechodzimy do powtórzenia pierwszego TikToka. Będzie ciekawie. Lecimy z pierwszym TikTokiem, widzimy, że tutaj chłopak rzuca piłkę, piłka się odbija od piłki, nabiega, oddaje strzał z voleja, piłka leci w okienko, postaramy się zrobić podobnie, tylko jestem prawonożny, no to zrobię to prawą nogą, no bo wiadomo jak to może wyjść lewą, no i zobaczymy za którą próbą mi to wyjdzie. Możecie obstawiać w komentarzach. Pierwsza, trzecia, no może 48. Wszystkie TikToki, które dzisiaj odtwarzamy, pojawią się też u mnie na TikToku, dlatego wbijajcie tam, obserwujcie mój profil, gdzieś tutaj macie moją nazwę. Zresztą zaraz będzie nas tam 10 tysięcy, dlatego warto zaobserwować. I przechodzimy do odtwarzania pierwszego TikToka. Tak jak widzieliście, ten chłopak rzucał piłką piłkę, ta piłka odbiła się od tej i oddawał strzał z voleja w okienko. Postaram się zrobić tak samo. Na początku zobaczymy, czy ta piłka w ogóle jest w stanie się tak normalnie odbić do strzału. No dobra, jednak to chyba nie będzie takie proste, wydawało mi się, że powinno to normalnie wychodzić, ale dobra, bierzemy piłę i ciśniemy, zobaczymy za którą próbą, to była próba pierwsza. Muszę się zastanowić, jak tą piłkę odpowiednio rzucić, żeby rzeczywiście poszło do góry. Aj, trochę lepiej trzeba oddać strzał, ale to już prawie to samo, to by była trzecia próba. To było dobre, szczęśliwa piłka. Powtórzyłem, co jest? Dobra, teraz tylko wyżej. Kurde! Mogłem to zaliczyć, ale nie zaliczyłem, no bo ta piłka została jakoś pod kolanem, uderzyłem i też była za nisko. Próbujemy dalej. Poprzeczkę nagle trafią. Dlaczego by nie? Ja pier... No nie! Jest! Mamy to! Ja pierdzielę, ile tych prób było w ogóle, to jest jakaś masakra, zostawiajcie łapy w górę. Męczyłem się z tym strasznie długo, no ale teraz w końcu siadło, więc żółwik przez kamerkę, przybicie też żółwia. Nie bez powodu teraz na moich plecach jest plecak. Jak widzicie, jest TikTok, w którym chłopak sobie podbija piłkę od ziemi, piłka idzie do góry, wpada mu do plecaka, odchodzi. Postaramy się to powtórzyć, zobaczymy za którym razem nam to wyjdzie. Wydaje się to naprawdę trudne, ale wydaje mi się, że jest to do zrobienia. Moi drodzy, pierwsza próba, plecak na plecach, idziemy i zobaczymy, czy... Aj, to było bliskie, dobra, ej, to jest naprawdę do zrobienia, mówię wam. Aj, 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 aj. Yes! Za drugi. Tak, wyszło za którymś tam razem. Jeśli wam się to podoba, to zostawiajcie łapy w górę, a my lecimy do kolejnego TikToka, którego zaraz otworzymy. Lecimy z trzecim TikTokiem. Koleś sobie żongluje przed bramką, podbija sobie piłkę na główkę, zagrywa główką w poprzeczkę, piłka mu spada, przychodzi dalej do żonglerki. Jak widzicie, tutaj robi kilka powtórzeń, postaramy się zrobić to samo. Możemy widzowie się umówić, że muszę zrobić trzy takie powtórzenia. Zobaczymy, czy to w ogóle jest do zrobienia. Wygląda to prosto, ale czy jest proste, to nie wiem, zaraz się przekonamy. Kurde, dobra. Nie jest to proste, ale postaramy się to ogarnąć.
O Jezus! Aj, szkoda, że to nie wróciło, ale to była dobra próba. Było 4. Nie było to idealne, więc postarajmy się zrobić to jeszcze lepiej. Aj! Prawie wyszło. Jest! 4 razy trafiłem. Szkoda, że za tym ostatnim razem nie wróciła, ale zrealizowałem ten najmniejszy cel, czyli 3 powtórzenia. Oczywiście ten filmik wleci na TikToka, lajkujcie, obserwujcie. TikTok jest w opisie też tego filmu. Przechodzimy do odtwarzania kolejnego. Odtwarzamy kolejnego TikToka, jakiś ziomek oddaje strzał z połowy, piłka trafia w poprzeczkę, on jest odwrócony tyłem do bramki i postaramy się to teraz odtworzyć. I w ogóle możecie mi na TikToku podsyłać TikToki, które mam odtwarzać w następnym filmie. Możemy zrobić tak, że nawet pokażę, od kogo te TikToki dostawałem, dlatego wbijajcie, obserwujcie mój profil, podsyłajcie swoje propozycje, a my przechodzimy teraz do roboty. Widziałem, że jakiś koleś wziął piłkę, był na połowie boiska, oddał strzał i trafił w poprzeczkę. Słuchajcie, widziałem ostatnio TikToka, że jakiś ziomek wziął piłkę, był na połowie boiska, oddał strzał i trafił poprzeczkę. Jest! Tak? Słupek. No nie! Oddał strzał i trafił poprzeczkę. Kurde. Blisko było? Nie. Aj, szkoda. Słuchajcie, widziałem ostatnio TikToka, że jakiś ziomek wziął piłkę, był na połowie boiska, oddał strzał i trafił poprzeczkę. Było? Było tak! Mamy to! Woo! Słuchajcie, widziałem ostatnio TikToka, że jakiś ziomek wziął piłkę, był na połowie boiska, oddał strzał i trafił poprzeczkę. Było? Było tak! Mamy to! Woo! Kolejny filmik został otworzony. Zajęło nam to kilka prób. Dobra, kilkanaście, bądźmy tutaj szczerzy. Ale przechodzimy teraz do kolejnego odtwarzania. Zobaczymy, co teraz na nas czeka. Kolejny filmik przed nami, jest to TikTok na profilu Pumy. Giroud bierze jednego Puma Ultra, takiego samego, też pomarańczowy. Podrzuca sobie, na początku nie trafia. Bierze drugi raz, patrzy buta, rzuca na nogę, on wpada. No i tak jakby jest ubrany w strój sportowy. Postaramy się to otworzyć, żeby to wyszło tak samo. Efekt tego zobaczcie też u mnie na TikToku. No i to chyba nie będzie prostą, bo trzeba tutaj trochę pokombinować, żeby to wyszło idealnie. Idealnie. Musimy teraz ustawić. Tutaj widzicie filmik, który przed chwilą otworzyliśmy. Moim zdaniem wyszło spoko, ale dajcie znać w komentarzu, czy wyszło idealnie. Zapraszam Was na mojego TikToka, tam macie efekt wszystkich filmów, które dzisiaj odtwarzaliśmy. Subskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Kliknijcie taki sam przycisk subskrybuj tam na dole i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!